Ten odcinek będzie w pełni poświęcony striptilowi. Będę mówił zarówno o plusach, jak i minusach takiej uprawy. Zostałem zaproszony do Śmielina, pojeździłem po polach, gdzie ten striptil jest bardzo mocno testowany z każdej strony. No i dowiedziałem się bardzo pozytywnych rzeczy, spraw, ale nie byłbym sobą, gdybym też nie zasięgnął tutaj rady kolegi z moich okolic, który użytkuje Mzuri od lat już chyba 5, bodajże jakieś pierwsze wypusty miał u siebie na polu. No i powie mi od takiej strony bardzo mocno praktycznej, co on by zmienił, jak to wygląda u niego na gospodarstwie, na jego polach. Także będzie też opinia praktyka. Jesteśmy na 16-hektarowym kawałku, gdzie już od 7 lat prowadzone są takie badania na temat striptilu, uprawy uproszczonej i orki. Zasiane są pasy po 24 metry, naprzemiennie różne systemy uprawy. Jakie wnioski tutaj badania pod kątem badań zostały wyciągnięte? Na pewno to, że przy takich niekorzystnych warunkach pogodowych, czyli przymrozki, wymarzanie albo lata suche, striptil tutaj wychodził najlepiej. Jeżeli te warunki były takie bardzo dobre, czyli lekka zima, opady odpowiednie, no to te gdzieś plony się bardzo do siebie wyrównywały. Zobaczcie, jak wygląda łan. W striptilu oczywiście są szerokie międzyrzędzia. Teraz na tym etapie one już są wyrównane. Nie widać tych takich charakterystycznych pasów. Oczywiście szerokie międzyrzędzia, szerokie rzędy wpływają na roślinę w ten sposób, że ten łan jest przewiewny, dostaje więcej światła, czyli mniej rozwijają się choroby i teoretycznie ta fotosynteza jest bardziej, dużo bardziej napędzana. A mnie bardzo ciekawi te takie góreczki po striptilu. W moim przypadku przy jęczmieniu one są tak dosyć mocno widoczne, ale to jest uprawa jara. Natomiast przy ozimej rozchylimy sobie tutaj ten łan i zobaczcie, jak one się wyrównują. Tych góreczek praktycznie po zimie nie widać. Są mocno, mocno zrównane. O tym jeszcze szerzej powiem, jakie są plusy i minusy właśnie takiej uprawy. Ale widać, jak tutaj ta ziemia się dosyć ładnie wyrównuje. Witamy Was na gospodarstwie u Emila. Słuchajcie, byłem w Śmielinie, w fabryce na gospodarstwie, gdzie jest produkowane Mzuri, gdzie ten striptil jest analizowany już, kurczę, pod takim kątem, no bardzo mocnym, bo tam przecież powstało teraz takie najnowsze centrum badawcze. Tu mamy, można powiedzieć, jednego z pierwszych użytkowników maszyn w Polsce do striptilu Mzuri, czyli to jest wypust sprzed 4 lat? 4, teraz 5 będzie. Przez 4 lat. No w tej maszynie, patrząc na tą maszynę, a patrząc na to, co jest teraz, bardzo dużo się zmieniło. Zaczynając od tego, że mamy już polską maszynę. Że Mzuri to jest już polska firma. Powiedz mi tak, jakie rośliny w striptilu siejesz? No bo całe gospodarstwo na tym się opiera tak obecnie. Jęczmień zimy, pszenicę, rzepak, groch. No i no pszenica, nie? Też jest i owiec jeszcze jary. I robisz też usługi? Tak, siejemy. Bo też tam pamiętam jakiś czas temu propozycja tak, u mnie była. Tak, była. Takiego siewu. Tak. Ja mało brakowało, że też bym ten siewnik kupił, więc no też podchodziłem bardzo ciekawie do tego tematu. Ale powiedz mi tak, bo tutaj przyjechaliśmy do Emila po to, żeby troszeczkę zmierzyć się z tymi takimi mitami, może nie mitami, plusami i minusami striptilu, ale też samej maszyny. Czy coś może jest do zmiany? W Śmielinie bardzo fajnie, ten striptil jest na całym gospodarstwie. No tam jest bardzo dużo zalet, ale wiadomo, u użytkownika to trochę może inaczej wyglądać. On widzi więcej, a ja właśnie chciałbym się dzisiaj troszeczkę więcej na ten temat
też dowiedzieć. To do strypile, no zacząć uprawiać strypile, no to trzeba było tak podejść rok wcześniej, nie? To trzeba było zaplanować dobre zmianowanie, dobry podozmian, no i podejść do tego, skrócić dobrze zboża, no i żniwa, nie? To mniusiutko musi być skoszone i czyli rozrzucone. Pierwszy problem, bo pamiętam tą sytuację, te komentarze były takie, że te maszyny się po prostu zapychały. Tak. O co tu chodziło? Powiedz mi, chodziło? No to resztki pożniwne. No i wyłożono zboże, nie? To resztki pożniwne, czyli tak, no, wykoszone nie było jakby... Musi być równo ścięte i równo... Nisko. Nisko. I równo są rozsypane. Rozłożone. Jeżeli tego nie ma, no to robią się były wtedy problemy. Były, tak. No dobra, ale to były problemy w tych pierwszych maszynach, tak? Tak, w tych pierwszych. Tak, no bo nie było dysków frontowych przednich, nie? No właśnie. I to teraz jest gdzieś tam, ty sobie to przerabiasz, w tych najnowszych wersjach już te dyski są, które przecinają ten materiał. Tak. I teoretycznie problem został wyeliminowany. Tak. Z maszyny. Tak jak na przykładzie mojego jęczmienia w gospodarstwie mówiłem o zmniejszaniu ilości wysiewu przy striptilu, tak patrząc już na to pole, w którym jest wysiane 80 kg pszenicy, co daje 200 sztuk na metrze, możemy powiedzieć, że przy tej technologii wjeżdżamy na pole, możemy wjechać na pole dużo szybciej, w optymalnym terminie i te rośliny będą się dużo lepiej krzewić, dużo bardziej krzewić, dlatego no, musimy na to zwracać uwagę. Te rośliny tutaj, zobaczcie na te sztuki, ile tutaj jest takich źdźbeł z jednej roślinki, więc na to musimy zwracać uwagę. Uniwersalność siewnika, czyli mamy wysiew zbóż, rzepaku, natomiast możemy też korzystać z przystawki do kukurydzy, tak jak w moim przypadku, na moim gospodarstwie. Ale to nie tylko kukurydza, tutaj pole ze słonecznikiem, w którym bardzo trudno jednak utrzymać tą dokładność wysiewu, odległość nasiona od nasiona. No fajnie to wygląda, pod tym kątem fajnie to wygląda, jest równiutko. Strączkowy oczywiście też do zastosowania, do wysiania. Czyli mamy taką maszynę, która w gospodarstwie spełnia taką rolę siewnika konwencjonalnego, ale też siewnika punktowego. Dobra, patrząc na tą najnowszą wersję, bo też ją znasz. Znam. Co byś tam zmienił? No to bym zmienił jeszcze rozstaw tylnych lejek. Chodzi o to, żeby było bardziej oddalony tylny lejki, dlatego że jak większa masa idzie, tu wszystko przejdzie, przejedzie, to jeszcze potrafi gdzieś tam się tyłem złapać, nie? Ale to jest jeszcze tylko to. A tak tutaj raczej nic nie zmienił. To jest taka z jednej strony wielka zaleta tej maszyny, że ona jest kompaktowa. Kompaktowa, tak. Nie jest taka bo tył to jest naprawdę no, poezja. Jak ktoś ma kamienie, nierówności, no to lejki, wszystko po prostu kopiują cały teren. Co do kamieni, to wrócimy tutaj do takich ujęć. A kamienie ujęć. To ja takie wyrywałem, nie mam zdjęcia, że ta maszyna na jednym kółku stała. Ale się nic nie stało, nie? No, tutaj gospodarstwo kolegi Jurczyka. Z okolic Częstochowy, tak. No to on ma tam tych kamieni bardzo dużo. To możecie zrobić zdjęcie kubki kamieni. To wszystko ta maszyna wyrwała. To wszystko z pola. Z pola i z tyłu ona wyrwała. Czyli maszyna. Sobie radzi. Tak, widzisz radzi. Jeszcze takie rzeczy, które tam można by było w tych najnowszych wersjach, nie wiem, coś by ci nie pasowało jako użytkownikowi? Nie, teraz już nie. Teraz już jest tak, już jest cały czas dopracowywane, coraz bardziej tylne lejki już są te wzmacniane, jest odpowietrznik akurat, to, bo tutaj trzeba było bardzo uważać w pierwszych wersjach przy siewie rzepaku, że trzeba było kierownicą powietrza dobrać strumień, no, żeby za dużo powietrza nie było, bo wtedy ziarka no, wyrzucało, nie zostawało. No.
wychodzi się z tyłu z maszyną, a ziarka poza rządkiem są na przykład, nie? No to tutaj był problem. No ale też jest wyeliminowany, nie? Już jest odpowietrznik, wentylator. No to w nowej maszynie też jest już duży wentylator. Był problem wysiewu na przykład grochu, bo dużo dawka grochu, no i nawóz i brakowało powietrza. Nie może było za szybko jechać, nie? Bo nie chciało wydmuchać, no ale to już też jest. No te pierwsze wypusty to szły jednak z Anglii, prawda? Tak. Natomiast teraz wszystko jest w Polsce jakby obrabiane, produkowane. I słuchają już teraz, no bo słuchają, już jest użytkowników. Tak. No bo jest, ale to jest fajne, to jest akurat tak, fajne, no że... No bo to już jest firma prywatna, no to... No bo jeżeli widzisz swoje patenty w najnowszych wypustach, no to coś w tym jest, prawda? Coś w tym jest, no każdy, no słuchają, no tak, że współpraca jakaś tam jest. Nie? Jestem w Śmielinie, w Centrum Badawczo-Rozwojowym, w którym są prowadzone badania dotyczące striptilu, dotyczące Mzuri, czyli maszyny, która specjalizuje się w siewie pasowym. Doświadczenia związane właśnie z maszyną, samą maszyną, czyli jej możliwościami, materiałami itd., itd. oraz takie już typowo klimaty badawcze, laboratoryjne. Zresztą wejdziemy do środka, zobaczymy, co tu się w środku dzieje. Tutaj w tym pomieszczeniu testowane są konstrukcje. Mamy tutaj ramę od siewnika. Jedna z nielicznych maszyn w Polsce, dzięki której możemy w bardzo krótkim czasie zbadać wytrzymałość takich materiałów, zasymulować na przykład takie wahnięcia ciągnika podczas siewu, albo naciskać i sprawdzić, kiedy taka rama no, już nie wytrzyma i pęknie na przykład. Oczywiście to są takie warunki laboratoryjne, natomiast cały sprzęt jest jeszcze testowany na gospodarstwie. Tutaj jest ponad 1000 hektarów i praktycznie wszystkie grunty służą do tego, żeby sprawdzać te maszyny już konkretnie w polu, ich praca. Tutaj możemy do czegoś, do jakichś wniosków dojść, ale pole zawsze pokaże swoje. W tym pomieszczeniu mamy skaner między innymi, dzięki któremu możemy taką przykładową część od góry do dołu zeskanować, żeby była zwizualizowana, a następnie mamy taki cały raport przygotowany każdej części i sprawdzamy, czy ta część spełnia odpowiednie parametry, czy ma odpowiednie długości, wielkości, czy nie ma jakiegoś przekoszenia. No i tak cała maszyna jest zwymiarowana po to, żeby oczywiście spełniała swoje zadania na polu. To? To? No to pierwsze malowanie było. To była wersja angielska, to tak już teraz wszystko. To znaczy jak to wyglądało, pierwsze malowanie? No to po prostu było... No to tak było jakby chyba, no nie wiem, no na metal. Metal nakładane. Na metal i to bez podkładu, bez niczego akurat rzucony, nie? No ale no to... już tego nie ma. Już jest malowane tak jak ma być. Wiem, że tam testują sobie teraz w tym centrum badawczym różne wersje. Czy to proszkowego, czy jakiegoś tam, różne systemy tak. Po prostu malowania i sprawdzają w takiej maszynie, którą używają do takiej szybkiego sprawdzenia, chyba w kwasie jakimś, gdzie ta korozja szybko następuje. No i co, to jest fajna rzecz właśnie z tym tyłem. Jak ktoś ma kamienie, to jest duże pole do popisu, bo chodzi o to, że no duże kąty, nie? Te lejki w prawo, w lewo, no i do góry jeszcze jak wyskoczy. W razie czego, jakby zabezpieczenie się skończyło, no to śrubki ciach. To tylko raz, kiedy zgubiłem dwie śruby, no to redlica poszła, nie? Ale to już duży kamień, był straszny, naprawdę. No i co? Głębokości wysiewu, tak? To jest najważniejsze. Tutaj możemy ustawić precyzyjnie co do prawie milimetra, tak?
rzepak, bo ustawiamy każdą jedną relicę. Ja byłem zdziwiony, patrząc na tą maszynę i na trzymanie głębokości siewu, no to powiem ci, tak patrzyłem, kurczę, nie, no to chyba się nie uda, że to będzie tu skakać wyżej, niżej. Ale tak jak idzie teraz, jak te wschody mam u siebie, no to prawie to jest, jedna w jedną. To jest jedna w jedną tak. Ziarenko na tej samej głębokości wschody. Po prostu idealne. No. Mamy tutaj przygotowane prototypowe redlice, różne kształty. Sprawdzane jest, jak ono się zachowuje, jakie opory stwarza. No i oczywiście ma to później przełożenie na spalanie, na wytrzymałość takiej redlicy. Wersje różnego rodzaju węglików, od góry, od dołu, od góry. No i to, co gdzieś też poruszaliście w komentarzach przy sprzęcie. Niektóre osoby miały problemy z szybkim ścieraniem się materiałów i faktycznie tutaj też się jakby próbowałem w ten temat zagłębić. Była taka partia kilka lat temu wypuszczona, gdzie ten materiał nie był sprawdzony. No wtedy były też inne możliwości, bo producent był, te maszyny przyjeżdżały z Anglii, teraz jest producent polski, te maszyny są tutaj wykonywane, sprawdzane i urządzenia, dzięki którym taki materiał jest tutaj wkładany, sprawdzany jest twardość, z jakiego materiału konkretnie jest wykonane i dopiero taka partia stali, z której wyprodukowane są części, może ostatecznie trafić do klienta. Właśnie tak reagują rośliny, jak mają więcej światła w łanie. No dlatego to jest tak ważne, żeby rzepak, no nawet czasami siany punktowo, miał dostęp do składników, do światła i wtedy potrafi pokazać się z najlepszej strony. Taka średnia roślina z łanu wyrąbana tutaj siekierą. Łuszczyn mamy 1630 sztuk. No żeby to teraz w pewien sposób przeliczyć na plon, no dosyć ciężki temat. Ale tak obrazowo możemy jakiś potencjał zobaczyć, co taki rzepak potrafi tutaj zbudować. Jesteśmy na jęczmieniu ozimym, już żniwa za pasem, jednym słowem. I to, co zawsze mnie ciekawiło właśnie przy tej technologii z rowkami, bo tych rowków nie musimy mieć, możemy sobie grabkami przejechać, ale one, z tego co widziałem, robią super robotę, woda się w nich zbiera. To też u siebie na jęczmieniu zauważyłem w początkowym tam okresie. I tak, powiedz mi, jakie ty masz problemy ze zbieraniem położonego zboża? No raczej nie ma problemu. Nie ma problemu, no, dlaczego? Nie ma, no bo nawet dobrze trzeba się przyjrzeć, na rówku to one są po prostu jakby załamane, ten jęczmień jest, nie? On wisi, jest taka przestrzeń pod spodem akurat jest, leży, nie? No właśnie, bo tak patrząc na to, jak on się wykłada, to z tego co ja widzę, on się nigdy nie wyłoży dołem wzdłuż rowka. No nie. Tylko no, jak przejedzie na boku, no to leży na rowku. Tak. Jest załamane, tak jakby. Czyli nie jest to po prostu wprasowane w ziemię. I moim zdaniem nawet jest lepiej niż tradycyjnej technologii go zbierać, bo jak podbieracze idą, to one idą w zagłębieniach, w tych rówkach sobie znajdują ten. No. I mają większą przestrzeń między ziemią a zbożem do podniesienia. Powiem ci, że dla niektórych i dla mnie to też było takie, jak wybierałem, znaczy zastanawiałem się nad striptilem, myślę, nie no, jak się wyłoży to, a u mnie się często to zdarzało, jak się wyłoży, to kaplica, nie pozbieram tego niczym. I szkoda, że wcześniej nie porozmawialiśmy na ten temat, bo już bym coś więcej wiedział, że to nie jest znowu taki wielki problem. Nie. A w jęczmieniu zimy jest taka, bardzo ładnie to wygląda, bo nie są takie żółte po zimie.
tym, bo jak siedzą w tych rówkach, zagłębieniach, no nie wiem, no lepszy klimat mają tam w środku, czy nie wiem, co to... Znaczy to chodzi pewnie o raz o wiatry, czyli są osłonięte od zimnego wiatru. Tak. Wody mają, no przymrozki, to też jest takie coś, co nie, że tak, one że tak... Jest schowane czubki są, jest schowane. No. Te czubeczki są przemarznięte, a tutaj mają taki, no, i fajna akcja klimat. Też jeszcze wychodzi przy nawożeniu wiosennym, jak w tych rówkach, że na czubku rówka nie ma prawie żadnego nawozu, tylko jest po prostu, spływa tak jakby nawożenie rzędowe. Aha, no to też tak jest właśnie no? jakby ciekawy koncentracja temat. Nawozu była większa. Czyli to, co w rówku. Głównie wysiewasz, załóżmy azot, tak. to po tych rówkach się no więcej jest, zlatuje no, po prostu spływa. W rządek. Tak, rządek. Aha, czyli nie ma jakby, to wykorzystanie jest dużo lepsze, tam gdzie roślina tego potrzebuje. Zalety, to ja o nich powiem, dużo słyszałem, a ty mi powiedz, do czego byś się przyczepił, na co uważać, na co zwracać uwagę? Na pewno na fitotoksyczność, chodzi o środki, no bo wszystko zostaje jakby na górze, tak? Nie mieszasz tego. Nie mieszam tego, no to tu trzeba uważać, myśląc o siebie zbóż, to tak jakby, no w siebie następnej roślinie trzeba myśleć rok wcześniej, nie? Okej. Okay. No tak jak na przykład rzepakiem, nie wiem, tam ktoś jak ma problemy z jakimiś stokłosami czy czymś, tak, po zastosowaniu niektórych środków, no nie można po prostu siać rzepaku. Okej, okay, tak czyli samo... tutaj musimy to planować, no jednak no wcześniej. Trzeba brać to pod uwagę. Tak, do kiełkowania. Ale widzisz jakiś taki nawał tych, nie wiem, myszy na przykład? Nie, u nas z myszami nie było problemu. W jednym roku było problemy ze ślimakami, nie, ale to było siewany, był bardzo mokry rok. I siane bezpośrednio w ściernisko. Nie? No to wydaje mi się, że to chodzi o rok, konkretnie o rok. Konkretnie rok, bo jeżeli ty miałeś problem ze ślimakami, to podejrzewam, to że ja też mieli. Miałem problem ze ślimakami, nieważne czy to była orka czy nie, bo te przecież widziałem pola wysiane orkowo i po prostu z rowu. Tak, z rowu. Przeszły placyk elegancko zjedzony. Bo w pierwszym roku, jak dostaliśmy po prostu siewnik tam na pokaz, nie? Tam przyjechali, posiali nam, to różnica w jęczmieniu zimą była, no, jakby o prawie dwa krzewienia więcej miał. No i zjazd jest ogromny w normie siewów. No to wysiew to jest taki do 200 roślin na metr czyli kwadratowy, to jest maksymalnie. Z normą wysiewu. Tak, przy normalnym terminie to jest maksymalnie. Mamy założone pszenice przy 120 nawet. No. 120. I też to zauważyłem, bo się posiałem troszeczkę później jary i on się tak dobrze rozkrzewił. Pięknie teraz wygląda, jestem mega zadowolony, ale faktycznie z normą wysiewu tu trzeba, uważać. Po prostu, no to jak pszenica, nie wiem, 700-600 kłosów, to tu już jest taki, zależy od stanowiska, nie? Im lepsze, tym więcej, a tym, nie? Użycie części roboczych. Bardzo ważna sprawa to odpowiednie ustawienie maszyny. Jestem za tym zawsze, żeby przed siewem spędzić nawet pół dnia, żeby tą maszynę bardzo dobrze ustawić, a później już jechać do przodu. Nie ma czegoś takiego w żadnej, że podczepiamy i jedziemy. Myślę, że to się nie uda. Tutaj chodzi o to, żeby ona była wypoziomowana, ponieważ te redlice, które przecinają ziemię, jeżeli ten zaczep będziemy mieli obniżony, no to automatycznie te węgliki, które są na tej redlicy, może nie będą jakby atakowały tej ziemi bezpośrednio, ale ta część i będzie się szybciej zużywać. Jeżeli maszynę podniesiemy za wysoko, no to automatycznie te płozy będą się wycierać, no i co, taka część jest już do wymiany. Czyli ustawiamy poziom tak, żeby ten ząb atakował równo ziemię. I coś, co może nie denerwowało, ale troszeczkę przeszkadzało w takim użytkowaniu maszyny, przy maszynie 4-metrowej, która była u mnie na gospodarstwie, takie przyciski, gdzie musieliśmy przy ich pomocy też rozkładać maszynę, czyli otworzyć część, później wejść tutaj, wcisnąć, rozkładamy dalej. No i też dowiedziałem się,
skąd to się wzięło, dlaczego tego nie ma w kabinie. Pierwsza rzecz, już są nawet nie prace, ale możliwości, żeby to przenieść do kabiny i robić to wszystko z poziomu kabiny, a było to po to, ponieważ pierwsze jakby egzemplarze były produkowane w Anglii i ze względu na tamtejsze, nie wiem, czy przepisy, czy takie warunki bezpieczeństwa, musiało to tak wyglądać, czyli zanim rozłożymy taki ruchomy element, powinniśmy wyjść, obejść całą maszynę, zobaczyć, czy nikomu się nie stanie krzywda, wcisnąć i dopiero rozkładać. No to teraz się przyczepimy takiego bardzo powszechnego obecnie, nie wiem, problemu już można powiedzieć. Stosowanie środków, herbicydy totalne, tak. Żeby już tu nie powiedzieć więcej. Wiesz, jak to jest teraz ciężko, tak. Powiesz coś i nagle, o Jezu, co tak, tu się dzieje, co tu to na tych polach. Jak ty rozwiązujesz ten temat? No. Jakie ty dawki stosujesz? Mhm. Czy w ogóle stosujesz? Czy jest opcja, żeby w ogóle te herbicydy z takiej uprawy striptilu wykluczyć? Jest opcja. Po pszenicach, to raczej po rzepakach, to zostawiamy ścierniska. Jak skiełkują delikatnie samosiewy, jest uprawa jedna, to akurat broną było robione, mulczową. Później była druga, no to już zdemolowała większość tych fastów. No. No i później siewnik. Jak siał, no to jeszcze zostało gdzieniegdzie, ale to po rzepakach został tylko sam rzepak, nie? Mhm. No to po, jak pszenica już skiełkowała... No to i no tak to jedziesz herbicydem. No to herbicydem, no i herbicydem... Czyli co? No bo tutaj Mzuri ma swoją maszynę, prawda? Bronę, która... Tak. Rezulta. Rezulta, którą, no ona po to jest, można tak. powiedzieć. Po do pobudzania jest... kiełkowania no. i niszczenia samosiewów. No zruszania i... tej takiej bardzo, tak. no samego Uciutko. Wierzchu. Płyciutko. 2-3 cm. 2-3 cm. No i to a, czyli u siebie? Też mamy. Można powiedzieć, jest. Testujecie? Tak. I można bez. Można bez glifosatu. Glifosatu tak. to zrobić. Tak. Ja w każdej jednej technologii. No bo po prostu tą broną teraz za zadanie. A jakby to policzyć kosztowo, bo ja już sobie tak próbuję to teraz na szybko policzyć. Glifosat, załóżmy, dajemy, nie wiem, 3-4 litry, 30 zł plus tam wjazd. 40, 70 zł. Tak? Tak, tak ale znowu jest taka akcja, glifosat demoluje nam to, co jest już, tak? A brona mulczowa, no to pobudza dalej nam do kiełkowania następne chwasty, tak? Czyli a ile, jakie jest bazę, spalanie? No, około 2 litrów, to jest maksymalnie. 2 litry? Koło jest maksymalnie. No i zapotrzebowanie na moc, no, nie da się ukryć, że jednak jest tutaj spore. Przy takiej 6-metrowej maszynie potrzebujemy nawet 340 koni. Oczywiście w zależności, jakie warunki mamy na polu, czy jest płasko, czy górki, po czym, przed czym. To jest dużo, dlatego no jednak musimy mieć tutaj takiego silnego konia pociągowego do takiej uprawy. Te zęby, które spulchniają nam tutaj ten pas ziemi przed siewem, 25, 28, 20 cm, w zależności jak to ustawimy, no robią tutaj duży opór. Jest tu trochę stali, ale nie da się ukryć, że cena też przy tej maszynie jest konkretna. No, inna sytuacja pojawia się, kiedy taką jedną maszynę porównamy do tego, co w gospodarstwie używamy. Bo sama konstrukcja wygląda tak, że mamy jeden wjazd na polu. Czyli jednym wjazdem robimy uprawę, jednym wjazdem siejemy nawóz, jednym wjazdem siejemy naszą roślinę. I gdyby połączyć te wszystkie sprzęty, gdybyśmy kupowali nowe zestawy razem, no to już cena robi się troszeczkę niższa, nie wygląda tak źle, cały czas jest wysoka, no ale musimy tutaj brać pod uwagę, że to jest jeden wjazd w pole. Jeszcze bardzo szybkie poruszenie tematów, które mnie też mocno nurtują. Pierwszy to wapno. Jak sobie tutaj radzisz z wapnem?
No to wysiewamy z odczynem, bo to jest świeże pole ze słabym odczynem? To jest ze słabym odczynem akurat, tutaj jesteśmy w tej działce. No to wcześniej było jakby wysiano bardzo dużo wapna, no to było wymieszane. Tu było akurat pierwszy strzał na głęboko. Na głęboko był wymieszany. Ale jak już mamy uregulowany odczyn, to moim zdaniem no nie trzeba nic robić, tylko wysiewać wapno. Wapno jest dosyć ruchliwe w glebie, więc tak, też się będzie przemieszczać. I mówisz, że nie ma jakichś tutaj większych problemów. Nie ma problemu. Po prostu, no nie wiem, najlepiej to broną mulczową zagłaskać te wapno, delikatnie wymieszane 3 cm, żeby przy jakichś większych opadach nie zostało gdzieś tam... No. Wiesz, obornik. Obornik. No też temat jest do załatwienia. Tak samo. Płytka uprawa, żeby... No płyciutko trzeba uprawić, nie? Bo... Nie ma jakichś problemów, żeby to przemieszać. Nie, no nie, no bo płytka materia uprawa, tak jak w lesie, materia organiczna gdzieś się jak najszybciej rozkłada na wierzchu, tak? No to prawda. No. To prawda. A powiedz mi, czy masz problem z chwastami? Czy przy striptilu jest ich więcej? Tak. Następny, no może inaczej. I gatunki, no problemy z chwastami zawsze jakieś są, ale zmieniają się gatunki. Chwastów, tak? No i w pierwszym roku, no w pierwszym roku moim zdaniem jest najwięcej ich, a później to jakby coraz mniej, no bo te wszystkie chwasty zostają cały czas no na właśnie, wierzchu. Ja też nie to mieszamy tak... ich głębiej w profilu, tak? Tylko ja też na czas... to tak to dedukuję, że jeżeli cały czas te chwasty zostawiamy na wierzchu i nawet przyjedziemy i do skiełkowania i pobudzimy i później je zniszczymy znowu, no to coraz mniej ich na wierzchu zostaje. Tak. A przy przewracaniu gleby, no to w różnych partiach, tak? Robimy taką pulę na różnych głębokościach, one sobie przychodzą z taki w stan uśpienia, no i czekają tylko, żeby je odwrócić i żeby zeszły. Tak, światełko i... No to światło. Patrząc na kukurydzę i na striptil wykonany, no to ja tam chwastów miałem bardzo mało, natomiast orka na świeżym polu, oj, to jest ładnie, zieloniutko, pięknie, wszystko wyorane. Wyciągłeś wszystkie chwasty na wierzch i rozsiałeś się. I chyba tyle. No i gra.